kochani, witam Was bardzo serdecznie w pierwszym filmie o ślubie. I miał to być filmik z prezentem dla rodziców, ale że troszeczkę przesunęło się to wszystko, załatwianie, szykowanie i dopinanie wszystkiego na ostatni guzik, żeby to ten prezent ładnie wyglądał, to stwierdziłam, że dzisiaj przyjdę z takim szybkim filmikiem i pokażę Wam, co można fajnego dać w prezencie gościom weselnym. Coś, co nie będzie kosztowało aż tak dużo. Wpadłam na ten pomysł stosunkowo niedawno. Pokazywałam Wam na Instagramie takie zdjęcia z fotoboom.pl, ale to mogą być zdjęcia wywołane na innej stronce. Jeśli chcecie akurat tam wywołać, to ja mam dla Was 10% rabatu na wszystkie ich produkty, więc napiszę Wam kod na dole i tymczasem pokażę Wam pierwszy prezent dla gości weselnych, który będzie bardzo, bardzo tani. Będą to właśnie z takich, będzie to wykonane z takich zdjęć. Ja powiem Wam tak szczerze, jeszcze nie wiem, co wymyślę dla swoich gości, ale stwierdziłam, że to będzie fajny pomysł. Wybiorę jakieś takie w miarę fajne zdjęcie nasze. Dobra, niech będzie, że to. Ok, i pokażę Wam tutaj dwa pomysły. Pierwszy to jest właśnie wywołać tyle takich zdjęć, ile jest gości weselnych. Tutaj napisać na przykład, tak jak my, Agnieszka i Daniel i datę. I do tego już Wam pokazuję, co można zrobić dalej. Wiązujecie sobie tutaj dookoła, piszecie tak, jak Wam mówiłam i zostawiacie to na talerzyku. Myślę, że to będzie naprawdę super prezent i super pamiątka tak naprawdę dla Waszych gości weselnych. Drugim pomysłem jest również produkt z Fotoboom, ale tak jak mówiłam, możecie sobie poszukać to na innych stronkach. Są takie magnesy. Widzicie? To już będzie troszeczkę droższe. Ale również możecie wywołać magnes ze swoim zdjęciem. Na przykład umieścić tutaj napis dziękujemy albo również imiona i data. I również to przywiązać takim sznureczkiem. Ja Wam pokażę zaraz, jak to wygląda, jeśli to już przywiążę. Bierzecie później sznureczek, kupujecie w pasmanterii jakieś albo w jakimś innym sklepiku albo wstążeczkę. To zależy, w jakim stylu też macie swój ślub. Przewiązujecie kokardeczkę, obcina. Zobaczcie, takie zdjęcie dajecie swoim cudownym gościom. Myślę, że każdy będzie zadowolony z takiego prezentu od Was. Chodzi o te magnesy, ale one same w sobie są ładne. Również możecie przewiązać je wstążeczką jakąś albo kokardką, jeśli chcecie. Ja zaraz to zrobię i zobaczycie, jak to będzie wyglądać. Myślę, że każdy z nas byłby zadowolony, jeśli dostałby taki skromny, ale naprawdę fajny prezent. Mam nadzieję, że pierwszy odcinek serii ślubnej Wam się spodobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę i dziękuję za oglądanie. Widzimy się niebawem. Pa, pa!